Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Tak, Jezus poniósł za nas śmierć. Każdy z nas popełnił błąd, czyli grzech. A największym błędem na tej ziemi jest to, że żyjemy sobie jak egoiści, oddzieleni od Bożych prawd, oddzieleni od prawdy Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł za nas, żebyś Ty mógł dzisiaj żyć. Życie jest dla Ciebie bezpośrednio otwartą drogą do nieba. Ty możesz zdecydować, co chcesz. Czy chcesz życia, czy chcesz śmierci. Wiecie, dostałam teraz taką ulotkę. Powrót raju do kraju. Tak, Jezus Chrystus jest osobą, która Cię doprowadzi do Królestwa Niebieskiego. Do raju, jak to nazywają ludzie. Nie musisz żyć w piekle. Możesz żyć w niebie, pogodzony z Jezusem Chrystusem. Wiecie, karą za jeden grzech jest śmierć. Czy popełniłeś kiedykolwiek w swoim życiu jakiś grzech? Myślę, że tak. Nie ma osoby, która by nie popełniła. Karą za jeden grzech jest śmierć. Ale darem Boga jest życie wieczne. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, że On umarł za Ciebie i wymienisz się z Nim miejscem, jeżeli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, będziesz żyć wiecznie. Jezus Chrystus naprawdę żyje. Jezus Chrystus chce dzisiaj mieć z Tobą relację. To jest żywy i prawdziwy Bóg. Możesz Go dzisiaj doświadczyć. Możesz doświadczyć Jezusa Chrystusa. Możesz doświadczyć mocy zmartwychwstania naszego Pana. Jezus Chrystus jest Bogiem. To jest Bóg Bogów, Pan Panów i Król Królów. Dzisiaj możesz doświadczyć Jezusa Chrystusa. Ja doświadczyłam 7 lat temu. Byłam chora. Jezus Chrystus mnie uzdrowił. Ty dzisiaj też możesz zostać uzdrowiony. Masz jakąkolwiek chorobę? Pomodlimy się, zostaniesz uzdrowiona. Naprawdę, Jezus Chrystus jest dzisiaj dla Ciebie dostępny. Jeżeli potrzebujesz spotkać się z Jezusem dzisiaj, On czeka na Ciebie. Droga do nieba jest otwarta. Królestwo Niebieskie jest dostępne dla Ciebie. Dopóki jeszcze żyjesz, masz możliwość decydować o sobie, o życiu lub o śmierci. Ty decydujesz. Nie ma czyśćca. Nikt za Ciebie nie wymogli zbawienia. Tylko Jezus Chrystus i Jego zmartwychwstanie doprowadzi Cię do nieba. Prawda jest jedna. Prawda ma imię. Prawdą jest Jezus Chrystus. Wszystko poza Chrystusem jest kłamstwem. On stworzył cały świat i w Nim żyjemy, w Nim mieszkamy, w Nim oddychamy. Dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi tak naprawdę żyjemy i istniejemy na tej ziemi. I to dzięki Niemu możemy dostać się do Królestwa Niebieskiego. Bez Niego będziemy w piekle, będziemy oddzieleni, będziemy w grzesznym życiu. Nie chcę tak. Ty możesz też dzisiaj wybrać. Ja wybrałam Jezusa 7 lat temu. Zawołałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Ja wybrałam realne życie z Jezusem Chrystusem. Ty też dzisiaj możesz wybrać życie z Jezusem Chrystusem. Możesz wybrać Jezusa Chrystusa. Możesz wybrać życie pełne obfitości, radości i życia. Życie Jezusa Chrystusa jest dostępne dla Ciebie. On chce się dzisiaj z Tobą spotkać. Każdy z Was, jak tutaj jesteście, możecie realnie zawołać do Boga. Bóg nie jest Bogiem daleko. To jest Bóg bliskości. To jest Bóg relacji. To jest Bóg życia. On chce dzisiaj się z Tobą pojednać. Możesz do Niego zawołać. On Cię wysłucha.
Naprawdę, Jezus Chrystus, posłuchaj Cię. Możesz otworzyć swoje serce. Otwórz swoje serce, nie zwlekaj. Kto wie, czy jutra dożyjesz? Nikt tego nie wie. A może jeżeli dzisiaj umrzesz, to co będzie? Pójdziesz do piekła? W tak młodym wieku chcesz iść do piekła? A może chcesz spędzić wieczność w niebie? Jest droga dla Ciebie. Jest decyzja. Jest decyzja i jest wykonanie. Jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, zawołasz swoimi ustami, to On Cię zbawi i pójdziesz do nieba. To jest dostępne dzisiaj, bo to jest Bóg teraz. Jezus to jest Bóg teraźniejszości. Jestem, który jestem. I On dzisiaj chce mieć z Tobą relację. Dzisiaj możesz mieć prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem. On jest dla Ciebie dostępny. On jest dzisiaj dla Ciebie dostępny. Jezus Chrystus chce dzisiaj Cię dotknąć swoją mocą. Jeżeli potrzebujesz realnie spotkania z Jezusem Chrystusem, nie zwlekaj. Zaufaj Mu dzisiaj, a nie pożałujesz. Będziesz mieć życie wieczne. Możesz mieć dziś. Możesz mieć to dzisiaj i możesz być pewny zbawienia. Jeżeli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, będziesz mieć pewność zbawienia. Ja mam tą pewność już 7 lat i nie żałuję. Jezus Chrystus jest prawdziwy, jest realny i jest blisko. Amen.